I dobra, przechodzimy do paczek, ale najpierw pokażę wam tego Kevina De Bruyne, który mi się sprzedał i mam 700 tysięcy monet na koncie. Oprócz tego parę innych wysokocenionych kart, więc myślę, że za Division Rival, za czwartą ligę, którą wbiłem na ostatni moment, pierwszą rangę w tej najlepszej nagrody w czwartej lidze, wbiłem dzisiaj no, dosłownie na styk. Także mamy tutaj takie oto paczki, może zaczniemy sobie od tej paczka 5 rzadkich pikarzy EFGS 83+, zobaczymy co będzie w środku, nie wiem czy dzisiaj będzie jakiś meczyk, czy nie. Jest walkout, ale nie wiem czy to jest potężny walkout Niemcy, o Hummels. Hummels, którego już mam w klubie. Tylko nie ma już teraz żadnego SBZ, w którym mógłbym go przepalić, tak mi się wydaje, no niestety. A jednak to nie jest, o, znowu liczyć. 284, tylko że czy jest jakieś SBZ, w którym mógłbym ich przepalić? Chyba nie ma, więc sobie po prostu to squixeluję. I to idzie sobie, poszło siną daleko. Smuteczek troszeczkę, no bo jednak to są wysoko cenione karty. Zobaczymy, teraz będzie paczka, może piłkarz Electrum Prime. To nie są jakieś, dobre paczki, ale liczę na jakiś dobry traf, taki Cristiano Ronaldo, gdy wpadł, on by mi tak do składu pasował, nawet nie wiecie jak. Byłaby naprawdę świetna karta, no jest świetna karta, to jest paczka wymienna, więc chociaż o taki plus. I zobaczymy co będzie w kolejnej, no bo fajnie było trafić nawet nie innego Cristiano Ronaldo, albo jakąś kartę szybciej w termokolej. Pokażę Electrum Prime i to będą szybkie nagrody, więc jakiś meczek najprawdopodobniej sobie zagramy, niestety. No, SPD na niach. To będzie Højbjerg chyba po raz kolejny, albo Delaney, albo Højbjerg. 83 oceny ogólne, jeszcze oprócz tego Bernardeski, Mina. Gdyby to był streamek, to bym przedłużał troszeczkę, ale to nie jest streamek i chcę to jak najszybciej otworzyć. I tak się zastanawiam co wziąć za te drużyny Rivals, nie wiem co wziąć. Zadowiedzmy Rivals, no bo tam mogę wziąć albo niewymienne paczki, albo wymienne paczki, plus monet. Jestem, że monet nie mam na co teraz tych końców wydawać za bardzo. No i tak to jest, nie wiem, gdyby to był streamer, to bym miał szybszy feedback od was co wziąć, a teraz mamy no, niestety bardzo przeciętną paczkę i lecimy do odebrania nagród za Division Rivals. Jak widzicie, ranga pierwsza w Division Rivals w czwartej lidze, myślę, że naprawdę w czwartej dywizji, nie wiem, nie pamiętam w tej chwili to się nazywa, ale tej mega paczka rzadkich kart, 20 tysięcy mont, kurde, 20 tysięcy mont naprawdę kusi. Nie, dobra, biorę to łopcy chyba, bierzemy to łopcy? To biorę to łopcy, no bo końce jednak może się przydadzą, tak jak mówiłem, nie wiem na co mogę je wydawać, zbieram teraz na Cristiano Ronaldo. 725 tysięcy mont na koncie i 30 meczów zostało mi do tego, żeby wbić w lidze po prostu w sezonach najwyższą możliwą rangę. Co jest, będzie dosyć ciężkim osiągnięciem, ale mam nadzieję, że w miarę w zasięgu. Teraz patrzę, że coś sklep mi zamula. A few moments later. No i złota paczka piłkarzy Prime, są to paczki chyba niewymienne. Tak mi się wydaje, że nawet nie pamiętam co brałem tych nagrod z Division Rivals, bo to troszeczkę czasu minęło, mamy troszeczkę wyższą cenę ogólną. No bo sklep mi się zaciął, w ogóle FIFA mi się zaciąła i trzeba było restartować i potem były jakieś problemy, więc no, to jest paczka niewymienna. Ale 84 Brozovic, oprócz tego Fernandinho, z tym, że no właśnie, to są paczki niewymienne. To co ja z tym zrobię, powiedzcie mi, Ale mamy legendę Ribery'ego, mamy Dahouda, mamy Ansaldiego, więc sporo tych wysokich ocen ogólnych dzisiaj wpadło. W tym, że nie ma żadnego SBC przydatnego, w którym mógłbym ich przepalić teoretycznie. A, i mógłbym przepalić ich na Informa. Nie pomyślałam, ale dobra, to jest nieważne, bo teraz otwieram ostatnią paczkę na dzisiaj. Mega paczka rzadkich kart. A, jeszcze raz, dobra. Mega paczka rzadkich kart zabiera paczki piłkarzy, zabiera karty piłkarzy oraz karty jednorazowe. Bez walkoutu, więc tylko jeden walkout w dzisiejszym odcinku. Dania Eś o Kier. Kier, czy to jest dobry traf? Nie wydaje mi się, ale zobaczmy co jeszcze w środku. Marega. I sporo duplikatów. No trochę czasu minęło do odebrania tych nagród i mamy teraz w tym momencie nawet nie wiem jaki bilans w kwalifikacjach do Pyczempu, zaraz zagramy sobie właśnie w chwali. Tak się prezentuje mój składzik, no nic się nie zmienia, ponieważ nie ma żadnych ulepszeń, które mógłbym zrobić, czy tak jest do C, czy to kupić jakąś kartę, bo na razie składzik jest jeden z najlepszych jakim można zrobić w tym moim budżecie. I rozpoczynamy, aż 54, znaczy minimum, no 40, 54 pingu było, to co dla mnie jest nawet no, wynikiem całkiem niezłym jak na mój internet. A przeciwnik ciekawy, czy to zaakceptuje, czy nie. Swoją drogą musiałem zmienić koszulkę, bo tam jest już tak przepłacona, że to jest hit. Swoją drogą mieszkałem na poddaszu, więc no, jest podwójnie gorąco. No i mamy drugiego rywala, który zaakceptował praktycznie, że od razu ten meczyk. Uuu, jak ja nie lubię grać przeciwko temu Nkunku, jeszcze do tego Rafael Varane w środku obrony. Ben Yedder, ojo, ciężki meczek się zapowiada, przede wszystkim taki spocony troszeczkę, no bo ten Nkunku
tak nie lubię przeciwko niemu grać, bo on tyle razy mi zrobił krzywdę, że to jest niesamowite. Zagridzisz uderzenie, ale zablokowany niestety, ale dobra próba, tak. Ładnie Filip Anderson tam przeszedł kilku już zawodników rywala. Filip Anderson, ale nie ma gola, jak nie ma gola? Wiem, że tam Lafon chyba troszeczkę, no, musnął tą piłkę, ale jednak mimo wszystko to powinna być bramka. Niewykorzystana okazji, niewykorzystana okazji się mszczał i niestety Kenny Dalglish strzela brameczkę na 1-0. No, co mogę powiedzieć, to powinna być bramka, nie wiem czemu nie było gola. No, ze słabym może uderzyłem. Oho. Mamy utracone połączenie z przeciwnikiem. Ja już naprawdę nie mam ochoty grać w tą grę. Zaraz zobaczę na podglądzie. Wywaliło mnie z serweru w tym momencie. Nie, no ja mam internet. Z tym, że wywalenie z serwerów to nie jest coś przyjemnego. Tym bardziej, jeżeli meczek był naprawdę do wygrania. No i co? No jak widzicie, od razu mi się loguje do serwerów. Ja już nie mam ochoty grać w tą gierkę. Naprawdę, bo to jest już troszeczkę dla mnie przesada, co tutaj się dzieje, bo... No, mój internet to jedno, ale serwery jej to drugie. To jest piąty raz, kiedy mnie wywala w tej FIFA właśnie w dowolnym trybie gry w fucie. No czy ja wiem, no nie wiem, no kurde, to jest naprawdę troszeczkę takie gorszące jednak mimo wszystko. No, tym bardziej, że normalnie mi się loguje i mam porażkę. Mam porażkę, oczywiście, że się odłączyłem. A wiecie co, zróbmy sobie pika na zakończenie. I mam taki składnik przypalany o pika 82+, wiem, że z niego w ogóle nie oddaję praktycznie, że... No z tego co widziałem na YouTube, to naprawdę bardzo, bardzo ciężko z niego coś trafić, chociaż PLK tam chyba, a chociaż nie trafił, to z innego pika, tego Cristiano Ronaldo 99, ale mam nadzieję, że będzie tutaj coś dobrego. Ojeju, 84 overalla. No nic, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze oglądanie odcinka, no bo jednak mimo wszystko te nagrody jakoś tam, można powiedzieć, że w jakiś sposób oddały do tego ten pik zrobiony. No ale... Liczenie jest złotym i przemilczę po prostu ten temat wywalenia z serwerów. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia wkrótce i standardowo oczywiście strzałeczka. Trzymajcie się.